Pismo jest najstarszym nośnikiem informacji na świecie. By je odszyfrować, potrzebna nam jest tylko lub aż, jak w przypadku dzisiejszego tematu, znajomość języka lub szyfru, w którym zapisano informacje. W ciągu wieków ludzkość stworzyła niezliczone księgi, manuskrypty i listy, z których niektóre do dziś skrywają swoje tajemnice. Dziś chcę pokazać Wam kilka z tych dokumentów, które fascynują i intrygują badaczy oraz miłośników historii. Chodźcie ze mną w podróż przez czas i tajemnice, ukryte w mrocznych zakamarkach bibliotek i archiwów. Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Jeżeli mówimy o tajemniczych księgach, to manuskrypt Wojnicza zdecydowanie zajmuje pierwsze miejsce. Ta ponad 600-letnia księga zawiera tekst w nieznanym nam języku, zapisany nieznanymi literami, a to wszystko, by opisać rośliny lub machinerie, których nie sposób spotkać na ziemi. Pomimo setek odręcznych rysunków roślin, znajdują się tam również ilustracje przedstawiające ludzi w tajemniczych pozycjach i sytuacjach, ale również dziesiątki obrazów pokazujących coś na wzór gwiazd lub gwiazdozbiorów, często umieszczonych w okręgach czy kołowych diagramach. O ile samo to już jest piekielnie ciekawe, to jednak właśnie rozszyfrowanie alfabetu oraz języka i struktur gramatycznych jest kluczem do odczytania i zrozumienia tej księgi. A nikt z żyjących osób nie jest w stanie tego zrobić. Oryginalnie manuskrypt obejmował 270 stron, lecz na dzień dzisiejszy całość księgi zawiera ich jedynie 240. Pozostałe uznaje się za zaginione lub zniszczone. Wiek powstania tego dzieła datowany jest na pierwszą połowę lat 1400, a pochodzenie księgi ustalono na Europę. Co więc takiego działo się w późnym średniowieczu? Co cechowało tamtejszą ludność i jak wyglądało ich życie, że tak wielki i obszernie napisany zielnik zawiera rośliny, których nie sposób rozpoznać? A może ta księga to falsyfikat? Otóż nie. Bardzo wątpliwym jest, aby dziennik był dziełem żartownisia. Przede wszystkim wskazuje na to dbałość wykonania oraz pismo, którym autor się posługiwał. Tekst manuskryptu składa się z ponad 170 tysięcy znaków, a sam alfabet z około 25, może 30 różnych symboli. Słowa i kolejność ich zapisywania wydają się być zgodne z pewnego rodzaju zasadami gramatycznymi. Pismo przypomina pismo europejskie z XV wieku, jednak słowa nie mają sensu w żadnym języku. Serie diagramów w sekcji astronomicznej księgi zawierają nazwy 10 miesięcy zapisane alfabetem łacińskim i jest to jedyne, co udało się odszyfrować dotychczas. Nie wiadomo jednak, czy te fragmenty były częścią oryginalnego tekstu, czy zostały dodane w późniejszym czasie. Sama nazwa manuskryptu wzięła się od nazwiska Michała Wojnicza, polskiego pochodzenia antykwariusza i miłośnika książek. Nie wiadomo, skąd dokładnie manuskrypt znalazł się w jego posiadaniu. Spekuluje się jednak, że ten odkupił go od papieskiego zakonu apostolskiego jezuitów w Rzymie. To nie tak, że księga napisana w średniowieczu nagle pojawia się w latach 1900. Na przestrzeni tych 500 minionych lat było wielu udokumentowanych posiadaczy manuskryptu. Mimo to dalej jego historia jest pełna luk. Pierwszym właścicielem był George Barresh, alchemik, który mieszkał w Pradze na początku XVI wieku. Najwidoczniej on, tak samo jak i współcześni badacze, był zainteresowany tajemniczą księgą, której szyfru nie zdołał złamać przez wiele lat, więc księga bezużytecznie zajmowała miejsce w jego bibliotece. Przez kolejne 200 lat nie odnotowano żadnej wzmianki na temat manuskryptu, ale najprawdopodobniej był on przechowywany w bibliotece Collegio Romano, wcześniej wspomnianego zakonu apostolskiego, od którego Wojnicz odkupił rękopis. Przez setki lat różni posiadacze próbowali odszyfrować kod, który cechuje manuskrypt. Bezskutecznie. Są jednak pewne poszlaki dotyczące autora rękopisu.
List z 1666 roku, który dołączony był do manuskryptu, zawiera informację mówiącą o tym, że cesarz Rudolf II nabył manuskrypt za 600 dukatów, będąc przekonanym, że autorem jest wszechstronnie uzdolniony Roger Bacon, żyjący w latach 1214-1294. Założenie, że to Roger Bacon był autorem manuskryptu, doprowadziło Wojnicza do wniosku, że jedyną osobą, która mogła sprzedać taki manuskrypt Rudolfowi, był John Dee, podróżnik, nadworny matematyk i astrolog królowej Elżbiety I, znanej z posiadania okazałej kolekcji prac Bacona. Z tą teorią zgadza się również inny badacz manuskryptu, Gordon Rugg. Problemem jest tylko to, że mimo starannego prowadzenia dziennika, Dee ani słowem nie wspomina o sprzedaży księgi, co sprawia, że teoria została albo fałszywie wykreowana przez badaczy, albo podróżnik zwyczajnie nie zanotował takiej informacji, by ją przed czymś ukryć. Możliwe jest też, że to sam John Dee był autorem tekstu i rozsiał plotkę o autorstwie Bacona w nadziei, że sprzeda manuskrypt. Inną z teorii jest ta, której bohaterem jest Edward Kelley. Towarzysz Johna Dee był samozwańczym alchemikiem i kłamcą, który twierdził, że potrafi zmieniać miedź w złoto za pomocą tajemniczego proszku. Utrzymywał również, że był w stanie przywoływać anioły i prowadzić z nimi długie rozmowy, które Dee sumiennie zapisywał. Językiem aniołów miał być enochiański, sztucznie wykreowany język. Legenda głosi, że to aniołowie zabrali Kelleya na wycieczkę po niebie. Po powrocie napisał książkę o tym, co zobaczył i w ten sposób powstał manuskrypt. Teorii dotyczących tego dokumentu jest o wiele więcej. Nie będę omawiał ich wszystkich. Wiadomo jednak, że jak każde pismo, to zawarte w manuskrypcie, nawet gdyby było sztucznym językiem, to musi bazować na istniejącym, prawdziwym języku, dostępnym w czasach powstawania. To samo z roślinami. Spośród setek ilustracji rozpoznano jedynie kilka, podczas gdy reszta pozostaje zagadką. Fletcher Crowe w 2022 roku napisał pracę doktorancką, w której zajął się odszyfrowaniem manuskryptu. O ile sama praca jest dostępna w internecie, tak więc każdy może zmierzyć się z jego interpretacją, sam Fletcher uzyskał za to poświęcenie tytuł doktorancki, tak nie ma pewności, że jest to jedyne słuszne rozwiązanie zagadki manuskryptu. Wszystko wskazuje na to, że księga jest zapisana prawdziwym językiem, dokumentując najpewniej prawdziwe wydarzenia czy otaczający autora świat botaniki i astronomii. Swoisty zbiór myśli lub odkryć najpewniej nie jest próbą stworzenia sztucznego języka czy żartem średniowiecznego szarlatana. Wiadome jest jedno. Manuskrypt Wojnicza pozostaje teoretycznie nieodczytany. W ciemnym zakątku historii, gdzie mroczne legendy splątają się z rzeczywistością, istnieje jedna księga, która od wieków budzi fascynację, ale i też obawy. Jej nazwa to Kodeks Gigas, lecz wśród wtajemniczonych znana jest również jako Biblia Diabła i jest to największy istniejący średniowieczny manuskrypt na świecie. Największy nie tylko pod kątem zawartości, ale także i rozmiarów. Stworzony w XIII wieku w klasztorze benedyktynów w czeskim miasteczku Podlazice, manuskrypt waży prawie 75 kg i mierzy 92 cm wysokości. Księga liczy sobie 320 stron zapisanych malutkim, odręcznym pismem. Legenda głosi, że Kodeks Gigas został napisany przez jednego mnicha, który popadł w niełaskę. Zakon stracił do niego zaufanie, gdy ten złamał reguły zakonu. Skazany na śmierć za swoje grzechy, mnich błagał o przebaczenie i obiecał napisać w jedną noc księgę, która udobrucha zakon, a także odsunie jego wyrok. Zadanie brzmi absurdalnie, zwłaszcza jak już wiemy o jak gigantycznym dziele mowa. Mnich jednak zapewnił, że potrafi tego dokonać. Jak łatwo się domyślić, czas upływał bardzo szybko, a dzieło zdawało się niemożliwe do ukończenia, zwłaszcza, że mnich planował przepisać odręcznie i zamknąć w jednej księdze całą Biblię, encyklopedię Izydora z Sewilli, dołączyć tam kilka kronik, traktatów historycznych, listę braci zakonnych z klasztoru w Podlazicach, magiczne formuły i inne lokalne zapiski. Tego było po prostu za dużo. W akcie desperacji mnich zawarł więc pakt z diabłem, który miał mu pomóc w dokończeniu księgi.
W zamian za duszę mnicha szatan obiecał skończyć dzieło w ciągu tej jednej obiecanej nocy. Gdy nadszedł świt, księga była gotowa, a mnich wypełnił swoją część układu. Na dowód swojej obecności diabeł pozostawił w księdze swój wizerunek. Przerażający portret, uwieczniony na stronie 290. Rzeczywistość, choć mniej fantastyczna, nie jest mniej fascynująca. Kompendium wiedzy średniowiecznej zawarte w jednej księdze rzeczywiście, jeżeli ufać badaniom, zostało napisane w całości ręcznie przez jedną osobę. Przez wieki kodeks Gigas zmieniał właścicieli i przetrwał liczne burze dziejowe. Był w posiadaniu szwedzkiej armii, która zdobyła go jako łup wojenny podczas wojny 30-letniej i od tego czasu pozostaje w Szwecji, obecnie przechowywany w Bibliotece Narodowej w Sztokholmie. Jednak wciąż nie wiemy, dlaczego kodeks powstał i kim dokładnie był jego autor. Czy, tak jak głosi legenda, był to mnich, który pragnął odkupić swoje winy? Czy może człowiek o mrocznym sercu, który rzeczywiście zawarł pakt z siłami nieczystymi? A może prawda leży gdzieś po środku? Odpowiedzi, tak jak w przypadku wcześniej omawianego manuskryptu Wojnicza, nie sposób jest poznać. W sercu pustyni judzkiej, w pobliżu spokojnych wód Morza Martwego, leży miejsce pełne historycznych tajemnic – Qumran. To tutaj w latach 40. dokonano jednego z najbardziej zdumiewających odkryć archeologicznych w historii – rynkopisów z Qumran, znanych również jako zwoje z Morza Martwego. Historia zaczyna się w 1947 roku. Co ciekawe, odkrycia dokonało kilku beduńskich chłopców, którzy wypasali kozy. Chłopcy natrafili na wejście do jednej z 11 jaskiń w okolicy. Wewnątrz odnaleźli stare gliniane dzbany, a w nich skórzane i papirusowe zwoje. Początkowo nie zdawali sobie sprawy z wartości swojego znaleziska, ale wkrótce świat dowiedział się o skarbie, które ukrywały jaskinie Qumran. Zwoje datowane na okres od III wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery zawierały najstarsze znane rękopisy hebrajskiej Biblii, a także inne teksty religijne, apokryficzne i sekciarskie, zapisane w trzech językach – hebrajskim, aramejskim i greckim. Po przeszukaniu okolicy w całości, miejscowi Beduini zebrali odnalezione manuskrypty, a następnie zrobili coś totalnie niewybaczalnego – pocięli je i sprzedawali jako pamiątki turystyczne. Do dzisiaj odnaleziono ponad 900 dokumentów, w tym fragmenty prawie wszystkich ksiąg Starego Testamentu, ale nie wiadomo, ile z nich zostało zagubionych, sprzedanych do prywatnych kolekcji lub zwyczajnie zniszczonych. Wśród wojów również znajdują się teksty, które nie znalazły się w kanonie biblijnym, tak jak Księga Henocha czy Reguła Zrzeszenia. To właśnie te teksty rzucają nowe światło na życie i wierzenia Esseńczyków, którzy prawdopodobnie byli autorami zwojów. Esseńczycy prowadzili odizolowane życie, wierząc, że są wybrańcami Boga, przygotowującymi się na nadejście Mesjasza. Może to dlatego spisali te wszystkie zwoje, żeby właśnie ten nadchodzący Mesjasz mógł je przeczytać i dowiedzieć się, który naród tak naprawdę jest tym wybranym. Jednym z najbardziej interesujących aspektów rękopisów z Qumran jest ich ukrycie. Dlaczego Esseńczycy zdecydowali się schować swoje święte teksty w jaskiniach? Do dziś nie wiadomo. Prawdopodobnie, aby chronić swoje cenne dziedzictwo przed zniszczeniem, Esseńczycy postanowili ukryć swoje w niedostępnych jaskiniach, licząc, że pewnego dnia zostaną one odkryte przez przyszłe pokolenia i tak też się stało. Istnieje jednak jeden zwój, znany jako miedziany zwój, który diametralnie różni się od pozostałych. Został wykonany z cienkiej blachy miedzianej i opisuje ukryte skarby. Złoto, srebro i inne kosztowności, które schowane są w różnych miejscach w całej Judei. Nie wiadomo, czy miedziany zwój kłamie, lecz same skarby nigdy nie zostały odnalezione. Kodeks Serafinianus to współczesne niezwykłe dzieło wydane po raz pierwszy w 1981 roku. Jest to encyklopedia, która przenosi czytelnika do świata, gdzie granice między wyobraźnią a rzeczywistością zacierają się, a każda strona skrywa nieistniejące, wymyślone obrazy.
Kodeks Serafinianus stworzony przez włoskiego artystę Luigiego Serafiniego to encyklopedia innego świata. Świata, który bazuje na naszym, prawdziwym. Księga jest napisana w nieznanym, wymyślonym alfabecie, który do dziś pozostaje nieodszyfrowany. Przeglądając jej strony można natknąć się na setki ilustracji pełnych dziwacznych i surrealistycznych obrazów. Kwiaty, które przemieniają się w ryby. Niewidzialne konie. Rosnące z ziemi meble, a także ludzi zamieniających się w rośliny. To, co wydaje się być tekstem naukowym lub technicznym, w rzeczywistości jest całkowicie fikcyjnym językiem, stworzonym przez autora, aby jeszcze bardziej podkreślić tajemniczość dzieła, a także dlatego, by sprawić, żeby naprawdę wyglądało, jakby to wszystko pochodziło z innego wymiaru. Każda sekcja kodeksu przypomina rozdziały typowej encyklopedii. Fauna, flora, geografia, socjologia czy sport. Pozwólcie, że pokrótce opiszę każdy z tych rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje świat roślin. Dziwne kwiaty, drzewa chodzące na własnych korzeniach, drzewa, których liście przypominają skrzydła motyli, czy przedziwne owoce, które rosną w jeszcze dziwniejsze sposoby. To wszystko cechuje wymyślony świat kodeksu Serafinianus. Drugi rozdział dotyczy zwierząt i te dosyć mocno przypominają prawdziwe zwierzęta z naszego świata, jak nosorożce, hipopotamy, ryby czy ptaki. Wszystko jednak wygląda w dużo bardziej zmienionej formie. Trzeci rozdział dotyczy nóg. Nie mam pojęcia, jak to opisać. Są to dziesiątki wariantów różnych par nóg, które według obrazków poruszają się samoczynnie po wymyślonym świecie. I to chyba tyle. Czwarty rozdział zdaje się dotyczyć fizyki i chemii, a konkretniej mikroświata atomów i cząstek, z których zbudowany jest świat Serafinianus. Wszystko, oczywiście wymyślone, zdaje się jednak mieć to jakiś swój drobny sens. Widać, że autor dosyć mocno zadbał o każdy szczegół swojej pracy. Piąty rozdział opisuje fantastyczne mechanizmy i wynalazki. Zdaje się pokazywać poziom zaawansowania technicznego w kierunku pojazdów. Niektóre zbudowane są z kleju i much, inne z chmur, chyba. Szósty rozdział opisuje biologię ludzi z opisywanego świata. Jak widać, ludzie tam mają narzędzia zamiast kończyn, czasem kółka zamiast nóg, a czasem kilka głów naraz. Zdarzają się i takie abominacje, ale ciężko to w ogóle opisać słowami. Siódmy rozdział najprawdopodobniej dotyczy historii świata. Znajdują się tam opisy wielu osób, a także ilustracje, map i wydarzeń, które mogły skutkować zajmowaniem wzajemnych terenów, przez co mapa zmienia się co kilka stron. Wychodzi na to, że wojny w świecie Serafinianus również są obecne. Ósmy rozdział pokazuje historię zmieniającego się w kodeks Serafinianus języka, co oczywiście dla nas jest niezrozumiałe i nie do nauczenia się. Widać jednak, że ma to jakiś gramatyczny sens. Dziewiąty rozdział opisuje rzeczy codziennego użytku. Sprzęty, modę oraz drobne elementy gastronomiczne. Dziesiąty opisuje dziwaczne gry i zabawy, choć mogą być to i sporty mieszkańców świata Serafinianus. Natomiast jedenasty rozdział dotyczy piekielnie skomplikowanej, ale i abstrakcyjnej architektury. Jedną z największych tajemnic kodeksu jest zdecydowanie jego język, ale i sam powód powstania. Alfabet pozostaje nieodszyfrowany, a istnieje ku temu jeden bardzo ważny powód. Sam autor przyznał, że język nie ma żadnego rzeczywistego znaczenia i został stworzony po to, aby wywołać wrażenie obcości i niezrozumiałości. Jak mówi Serafini, celem stworzenia języka, ale także i księgi, było to, aby czytelnicy doświadczyli uczucia, jakie mają dzieci, które patrzą na książkę napisaną w nieznanym języku. No i jak widać, udało się to doskonale, ponieważ kodeks Serafinianus naprawdę jest niezwykłym, ale także szaleńczo niezrozumiałym dziełem. Małe miasteczko w Ohio. Circleville cechują dwa wydarzenia, które zdają się trzymać pamięć o tym miejscu przy życiu. Pierwszym jest coroczne święto dyni, drugim natomiast tajemnicza sprawa, której efektem jest niewyjaśniona śmierć, ale także i odkrycia zdrady, wykorzystywania dzieci czy intryga polityczna.
Listy z Circleville to tajemnica, która nękała mieszkańców miasta przez wiele lat i do dziś, mimo poszlak i dowodów, pozostaje nierozwiązana. Jaka byłaby Twoja reakcja na list, w którym nieznany nadawca ujawnia, że zna Twoje najbardziej skryte, mroczne tajemnice i jest skłonny je wyjawić całemu miastu? Wszystko zaczęło się w latach 70., gdy pierwszy list trafił w ręce Mary Gillespie, kobiety, która pracowała jako kierowca autobusu szkolnego. Obserwuję Cię. Wiem, że masz dzieci, męża, ale także i romans ze szkolnym kuratorem, Gordonem Massey. Wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni i wszystko wkrótce się skończy. Na kopertach, jak i samych listach, brak było informacji o nadawcy. Jedyną informacją było to, że wysłane one były z oddalonego o 45 km od Circleville miasteczka Columbus. Jak się okazało, groźby z listu się spełniły, a kolejne pisma zawierające pikantne szczegóły i tajemnice mieszkańców zaczęły napływać lawinowo. Sam Gordon Massey również otrzymał list w sprawie swojego rzekomego romansu. Autor listu kazał mężczyźnie przyznać się do wszystkiego na nadchodzącej radzie szkoły. Następnego dnia tajemniczy gnębiciel wysłał list do rady szkolnej Westfall, informując ich o romansie Gordona i Mary. Wkrótce również do Rona, męża Mary, dotarł obiecany list, w którym pada informacja o romansie jego żony. Kobieta przyznała się do otrzymania podobnego listu, jednakże oskarżona para wypierała się, żeby cokolwiek ich łączyło. Nie było żadnego romansu. Nie były to jedyne zamieszane w tą listową aferę osoby, bo praktycznie każdy mieszkaniec miasteczka Circleville otrzymywał groźby w swoim kierunku. Po czasie Ron otrzymał kolejny list. Ten nakazywał mu poinformować zarząd szkoły Westfall o romansie swojej żony i kuratora, a jeżeli tego nie zrobi, to zostanie zabity. Uznany za nieśmieszny żart, list został przemilczany przez mężczyznę. Dwa tygodnie później do rodziny Gillespie wysłano kolejny list. Po raz kolejny autor zwrócił się do Rona, mówiąc mu: miałeś dwa tygodnie i nic nie zrobiłeś. Niech Mary przyzna się do prawdy i poinformuje radę szkoły. Wtedy też zarówno Mary, jak i jej mąż, Ron, otrzymali listy grożące im i ich dzieciom, jeżeli Mary nie przyzna się do romansu z Gordonem Massey. Oprócz listów były też nękające ich telefony, często głuche, ale także i obraźliwe znaki umieszczane wzdłuż trasy autobusu, którym jeździła Mary. Wszystko po to, by upokorzyć kobietę w oczach całej społeczności miasteczka Circleville. Od samego początku Mary podejrzewała, że listy były wysyłane przez Davida Longberego, innego kierowcę, który podrywał kobietę, lecz ta go odrzuciła. W końcu miała męża. Zdeterminowani, aby dotrzeć do tego, kto pisał listy, Mary i Ron podzielili się sekretem tylko z trzema osobami. Z siostrą Rona, Karen, jej mężem, Polem, ale także i siostrą Pola. Cała piątka wpadła na pomysł, aby skonfrontować domniemanego autora dziwacznych listów. Postanowili napisać własny list i wysłali go do Davida, informując go, że wiedzą, że to on jest autorem. Po wszystkim listy ustały na kilka tygodni, więc myśleli, że był to dobry traf i położyli kres tym dziwacznym wiadomościom, ale kilka tygodni później listy zostały wznowione i doszło do prawdziwej tragedii. 19 sierpnia 1977 roku Ron odebrał w domu telefon, który go bardzo rozwścieczył. Powiedział swojej córce, że telefon był od autora listu. Sięgnął po broń, pobiegł do auta i odjechał, ewidentnie mając nadzieję na rozwiązanie tego problemu siłą. Samochód Rona został znaleziony tej samej nocy, rozbity o drzewo. Ciało Rona było dalej w środku, bardzo poturbowane. Mężczyzna zmarł z powodu poważnych obrażeń wewnętrznych. Wielu mieszkańców Circleville wierzyło, że śmierć Rona nie była wypadkiem, a morderstwem. W końcu wcześniej autor listu groził Ronowi życiem, jeżeli ten nie ujawni romansu swojej żony. Istniały zasadniczo dwa dowody, które wspierały teorię morderstwa. Po pierwsze, Ron nie miał w zwyczaju pić alkoholu, a jeżeli już to robił, to naprawdę w bardzo małych ilościach, a poziom alkoholu we krwi odnaleziony w ciele mężczyzny był znacznie przekroczony niż ten dopuszczalny. Po drugie, broń Rona została odnaleziona i wyglądało na to, że jeden nabój został wystrzelony. Nie wiadomo jednak było kiedy. Musiało to się zdarzyć gdzieś pomiędzy opuszczeniem domu a odnalezieniem ciała.
Ówczesny szeryf, Dwight Radcliffe, początkowo podejrzewał, że w śmierć Rona była zamieszana osoba trzecia. Jednak po serii przesłuchań szeryf zmienił zdanie i uwierzył, że śmierć Rona była wypadkiem spowodowanym jazdą po pijaku. Problem listów był jednak dużo bardziej złożony, bo jak się okazało, odbiorcami nie byli tylko zamieszani w romans. Tysiące listów docierało do dziesiątek, a nawet i setek mieszkańców miasteczka. I każdy z tych listów zawierał tajemnice, o których nikt nie powinien wiedzieć. Nikt poza wszechwiedzącym obserwatorem. Autor listów był sfrustrowany brakiem śledztwa w sprawie Rona i pisał listy, w których twierdził, że szeryf ukrywa prawdę o śmierci mężczyzny. Listy oskarżało pełno osób o nielegalne lub wątpliwe moralnie praktyki, w tym również koronera hrabstwa o wykorzystywanie seksualne małych dzieci. Kilka lat po śmierci Rona, Mary faktycznie przyznała się do romansu. Twierdzi jednak, że rozpoczął się on dopiero po aferze z listami, co, szczerze mówiąc, ma trochę średni sens, tak więc można założyć, że autor pierwszych listowych gruźb nie mylił się co do wdowy. Za takie plucie w twarz swojemu zmarłemu mężowi groźby wobec niej stały się poważniejsze i okrutniejsze, a w tym też były kierowane wobec córki Mary. Historia tutaj się wcale nie kończy. Lata mijały, a nękanie miasteczka trwało nadal. Listy były wysyłane do mieszkańców całego miasta, do gazet, do lokalnych firm, do szkół, w zasadzie do wszystkich w Circleville. Ludzie byli przerażeni, ponieważ autor listu wydawał się być całkowicie niezrównoważony i znał szczegóły ich życia, których obcy w ogóle nie powinien wiedzieć. Co więcej, zdawał się on przekraczać już wszelkie granice, nawet te życia i śmierci. W lutym 83 roku, czyli prawie 10 lat od pierwszych listów, jadąca jak zwykle po tej samej trasie autobusowej Mary zatrzymała swój pojazd, bo zauważyła na poboczu wbity w ziemię znak z obraźliwymi hasłami kierowanymi w stronę jej córki. Kobieta próbowała wyrwać znak z ziemi, gdy zauważyła, że jest on przymocowany do jakiegoś pudełka za pomocą sznurka. Jak się okazało, była to pułapka, a w środku był ukryty pistolet, gotowy wystrzelić, gdyby tylko ktoś mocniej pociągnął za sznurek. Mary zaniosła pułapkę do biura szeryfa, a pistolet stał się pierwszym prawdziwym przełomem w sprawie, ponieważ szeryf był w stanie go zidentyfikować jako należący do Paula Freshura, czyli wcześniej już wspomnianego przeze mnie męża siostry zmarłego Rona. Paul przyznał, że broń należała do niego, ale twierdził, że zaginęła kilka tygodni wcześniej, tylko że ten z jakiegoś powodu nie zgłosił zaginięcia broni, więc nie było dowodów na poparcie tego twierdzenia. Tylko dlaczego Paul miałby planować zabójstwo Mary, skoro w praktyce byli oni rodziną? Karen, żona Paula, została przyłapana przez niego na zdradzie. Ten pamiętał o romansie Mary i chcąc zemścić się za zdradę, mógł planować pozbycie się jednej i drugiej kobiety. Czy wychodzi więc na to, że to Paul stał za listami, które tak namiętnie wysyłał do mieszkańców Circleville przez ostatnie 10 lat? Tego miało dowieść śledztwo. Mężczyzna był przesłuchiwany, a także badano jego styl pisma, by porównać go z listami. Paul nie przeszedł testu na wariografię, a jego była żona powiedziała policji, że to on stoi za listami do Mary. Była tego bardzo pewna i jako pierwsza powiązała go z listami. Ale jak we wszystkim, w tej sprawie jest coś więcej. Poza bronią nie było żadnych dowodów obciążających Paula. Miał alibi na dzień, w którym zastawiono pułapkę. Mimo tego jednego domniemania został on oskarżony o usiłowanie zabójstwa Mary, lecz nigdy nie został oskarżony o wysłanie któregokolwiek z listów. Abstrakcją jest więc to, że zostały one wykorzystane jako dowód przeciwko niemu w procesie, którego efektem był wyrok więzienia. Czyli co? Sprawa zostaje zamknięta, a psychopata osądzony? No, nie do końca. Listy pojawiły się nawet po uwięzieniu Paula. Aby tego było mało, sam Paul otrzymał list, w którym napisano: kiedy w końcu zrozumiesz, że stamtąd nie wyjdziesz? Mówiłem ci 2 lata temu. Czy ty w ogóle nie słuchasz? Nikt nie chce, żebyś wyszedł. Oczywiste jest to, że ludzie w więzieniu mogą pisać i wysyłać listy, więc więzienie podjęło kroki, aby zapewnić, że Paul nie będzie miał takiej możliwości podczas pobytu w areszcie. Aby całkowicie uniemożliwić mu kontakt ze światem zewnętrznym, umieszczono go w izolatce. A jednak w tym czasie mimo wszystko listy nadal były wysyłane do mieszkańców Circleville,
i wciąż nadawano je z Columbus. Logicznym więc jest to, że to nie Paul był tym psychopatą, który nękał miasto. Takie dowody jednak nie były wystarczające dla sądu. Po prawie 10 latach spędzonych w więzieniu, Paul miał wolność na wyciągnięcie ręki. Mimo, że jego wyrok się nie skończył, to w 1993 roku program Unsolved Mysteries miał wyemitować odcinek poświęcony listom z Circleville, w którym przeprowadzono wywiad z Paulem. Jego obecność w programie, a także i historia, którą mężczyzna przeżył, spowodowały, że został zwolniony warunkowo, ponieważ żaden sąd nie był w stanie udowodnić winy mężczyźnie, a dowody jasno wskazywały na to, że to nie on jest autorem listów. Nie było więc innej możliwości, jak zwrócić mu wolność. Co ciekawe, przed nakręceniem odcinka producenci programu otrzymali pocztówkę z napisem: "Zapomnijcie o Circleville. Nie róbcie nic, co skrzywdzi szeryfa Radcliffe'a. Jeśli przyjedziecie do Ohio, wy, El Sicos, zapłacicie za to." Podpisano: pisarz z Circleville. Producenci nie zniechęcili się, a materiał i tak został nakręcony i wyemitowany. To właśnie ta pocztówka była ostatnią wiadomością wysłaną kiedykolwiek przez autora listów z Circleville. Po 1994 roku nie wysłano już żadnego z nich. Co ciekawe, a także i niepokojące, listy faktycznie mówiły prawdę. Do romansu, od którego cała historia się zaczęła, rzeczywiście doszło. Koroner hrabstwa dr Ray Carroll, ten sam, który został oskarżony w liście o molestowanie dzieci, faktycznie został oskarżony o przestępstwa seksualne, korupcję nieletnich, posiadanie pornografii nieletnich, obsceniczność, a także i obnażanie się. David Longberry, kierowca autobusu szkolnego, którego Mary początkowo podejrzewała o pisanie listów, zgwałcił 11-letnią dziewczynkę w 1999 roku. Uciekł z więzienia i do dziś jest poszukiwany. Czy oznacza to, że Circleville to wylęgarnia patologii, której sekretami ktoś w końcu zdecydował się podzielić? Czy może jednak w każdym z nas czai się demon, który u niektórych jest po prostu dobrze uśpiony? Pytania o to, kto napisał listy, kto zostawił pułapkę, skąd wiedział o sekretach mieszkańców, jak to możliwe, by pisać tak wielkie ilości listów, będąc niezauważonym, i czy Ron faktycznie zmarł w wyniku wypadku, do dziś nie zawierają żadnej odpowiedzi, bo zwyczajnie jest ona niemożliwa do uzyskania. Nawet teraz, 50 lat po całej tragedii. Paul Fresher utrzymywał swoją niewinność aż do śmierci w 2012 roku w wieku 70 lat. To było tylko kilka z wielu tajemniczych ksiąg i pism, które wzbudzają ciekawość i fascynację badaczy na całym świecie. Każda z nich skrywa swoje własne zagadki, ale wszystkie je łączy jedno – ludzka potrzeba odkrywania i zrozumienia nieznanego. Autorzy mogli mieć dobre intencje. Mogli też wierzyć w demony, którym oddawali cześć. Możliwe też, że tak jak John Dee, mogli być szarlatanami, czy jak Serafini, stworzyli swoje dzieła dla żartu. Znane jest jedno. Poświęcili ogromne ilości czasu i energii, aby przekazać swoje myśli, wiedzę lub fantazje przyszłym pokoleniom. A to wszystko na papierze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Czarne serce.